Kult marszałka Józefa Piłsudskiego rozwinął się głównie w Polsce po roku 1926. Wówczas to nadawano nazwy różnym instytucjom, na przykład Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Uniwersytet Warszawski też był Józefa Piłsudskiego. Domy kultury, jak na przykład w Łodzi budowany w latach 30. ogromny dom kultury jest do dzisiaj Józefa Piłsudskiego. Po śmierci ten kult się zintensyfikował, można powiedzieć. I taką pełną kulminację właśnie uzyskał w projekcie budowy dzielnicy Piłsudskiego. Ta dzielnica Piłsudskiego, dzielnica na Polach Mokotowskich była zlokalizowana. Ona już w zarysie takim urbanistycznym powstała wcześniej, jeszcze przed jego śmiercią, dokładnie w roku 1931. Natomiast po roku właśnie po 12 maja 1935, po śmierci marszałka, już nazwano tą dzielnicę właśnie oficjalnie dzielnicę Józefa Piłsudskiego i była poświęcona jego osobie, pamięci o nim, gloryfikacji, można powiedzieć, marszałka. Ale też i całej Polski, całego obozu rządzącego, sanacyjnego, dla którego marszałek był cieleśnieniem i wzorem. Pewnie by powstała, bo zaczęto nawet niektóre budynki już stawiać. Takim wzorcowym budynkiem, możemy sobie wyobrazić, jakby te budynki wyglądały, gdyby dzisiaj były, jest Urząd Patentowy w Alejach Niepodległości. To była ta architektura, ta skala, ta elewacja z kamienia, przeważnie z takim podcięciem na parterze, z cofniętym ostatnim piętrem. No tak mniej więcej by te budynki były, tak by wyglądały, gdyby powstały. Natomiast tutaj chodzi głównie, jak patrzymy na tą makietę, o ogromne zamierzenie urbanistyczne. Może nie tyle o samą architekturę, która nie była porywająca, no za wyjątkiem może samej świątyni Opatrzności, które rzeczywiście było olbrzymim gmachem, 110 metrów wysokości, więc miała być najwyższym w ogóle budynkiem w Warszawie. No to właśnie tym takim najbardziej chyba tutaj porywającym elementem to była ten rozmach urbanistyczny tej dzielnicy. Ogromna, szeroka aleja, momentami nawet 266 metrów szerokości z polem chwały. Przed samym budynkiem Świątyni Opatrzności wreszcie zamierzono wystawić takie wielkie forum zgromadzeń publicznych, też ogromny plac, tam gdzie miały być najbardziej doniosłe uroczystości państwowe przeprowadzane. Także zamierzenie ogromne na polu mokotowskim, gdzie nie było zabudowy, to było duże ułatwienie, był płaski teren, sucha ziemia. To były ułatwienia. Wszystko to dosyć szybko szło. Projektem zajął się architekt Bogdan Pniewski, znany z projektów powojennych, z powojennych odbudowy Warszawy, między innymi Teatr Wielki na przykład, czy Dom Chłopa na Placu Powstańców, czy Sejm wreszcie, prawda, czy budynki sejmowe. Także on tutaj się zajął tym całym takim projektem urbanistycznym. Natomiast poszczególne zespoły gmachów to już projektowali różni architekci, jak na przykład Marian Lalewicz zajął się projektowaniem budynków należących w przyszłości do Politechniki Warszawskiej. Bo trzeba powiedzieć, że nie tylko tutaj miały być budynki urzędów państwowych czy ambasad czy instytucji, ale też właśnie gro zabudowań miały należeć do uczelni wyższych. Przede wszystkim właśnie Politechnika Warszawska ogromny teren miała do zagospodarowania. Miała też pieniądze i projekty gotowe, z tego co wiadomo. Wreszcie ASP, Akademia Sztuk Pięknych, miała się przenieść też na spowiśle tutaj właśnie na pole mokotowskie, też miała mieć swoje budynki. Uniwersytet Warszawski, także prawie 50% to miały być właśnie tutaj budynki należące do uczelni wyższych. Reszta różnie. Miało też być w projekcie gmach parlamentu, nowy, Biblioteka Narodowa, Filharmonia nawet też, były takie przebąkiwania, żeby właśnie przenieść z Jasnej tutaj na pole mokotowskie. Także też i budynki użyteczności publicznej jak najbardziej miały mieć tutaj swoje siedziby. No ale takim chyba najbardziej tutaj spektakularnym projektem to była ta Wielka Świątynia Opatrzności zaprojektowana przez Pniewskiego. No i cóż, no gdyby nie wojna, to prawdopodobnie wojna się skończyła w 1945 roku, to ta dzielnica w dużym zarysie by stała.